Nazywam się Aleksandra Sidoruk i jest dzisiaj ze mną dr Marcin Grabowski, adiunkt w Katedrze Historii, Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat stosunków Stanów Zjednoczonych z Chinami. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o prognozach, czy tego, o tym, czego się spodziewamy po Joe Bidenie. Joe Biden będzie prowadził politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. My skupiamy się na Chinach. Na samym początku chciałabym usłyszeć od Pana, czy udało się Panu coś wywnioskować z czasów kampanii, czy coś, co Joe Biden względem Chin powiedział, czy coś możemy już zakładać po samym jego wystąpieniu z czasów kampanii, debat prezydenckich. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Ja oczywiście chciałbym widzieć znaczącą zmianę, jeśli chodzi o politykę amerykańską wobec Chin. Natomiast wydaje się, że ta zmiana będzie raczej symboliczna. Chociaż jeśli chodzi o te deklaracje, które kandydaci składali przed rozpoczęciem wyborów, w kampanii, w prekampanii, jeśli tak możemy powiedzieć, a to kilka elementów u Joe Bidena zdecydowanie mogło osoby o bardziej liberalnym podejściu nastawiać optymistycznie. A to dotyczy między innymi kwestii przestrzegania praw człowieka w Chinach. Tutaj chodziło zwłaszcza o podejście Chińczyków do Ujgurów, a do tego, co się teraz dzieje w Xinjiangu. A tam nawet pojawiały się w tych wypowiedziach dla Council on Foreign Relations takie zapowiedzi, że on mógłby skorzystać z tak zwanego Magnitsky Act i pewne sankcje chcieć wprowadzić, chociaż wydaje się, że Chiny są zbyt poważnym partnerem, żeby w rzeczywistości o tych sankcjach myśleć. A większym optymizmem zdecydowanie napawa kwestia wielostronnych relacji. Wydaje się, że Biden będzie zmierzał w kierunku odbudowy pozycji Stanów Zjednoczonych w instytucjach wielostronnych, a którą to pozycję swoją decyzją z 2017 roku podminował Donald Trump. No, chodzi oczywiście przede wszystkim o partnerstwo transpacyficzne. Na ten moment podpisane porozumienie o regionalnym całościowym partnerstwie gospodarczym, Regional Comprehensive Economic Partnership, gdzie jest 15 krajów, w tym Chiny. No, wydaje się Chinom bliższe, jeśli chodzi o poziom ich rozwoju gospodarczego. Natomiast docelowo ja jestem gotów dużo postawić na to, że Chińczycy chcieliby właśnie uczestniczyć w takim bloku handlowym, gdzie reguły w znacznej mierze ukształtowali amerykańscy negocjatorzy, no związani oczywiście z przedstawicielem czy biurem przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do spraw handlu. A to jest jedna strona. Druga strona jest taka, że niestety dla osób, które widziałyby wyraźną, czy oczekiwałyby wyraźnej zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Chin za prezydentury Joe Bidena, ja bym się takiej zmiany nie spodziewał, bo raczej ta obawa o wzrost Chin i o dominację Chin w systemie regionalnym i światowym jest bardzo duża po obu scenach po obu stronach amerykańskiej sceny politycznej. Czyli zarówno demokraci jakimś zestawem metod, jak i republikanie jakimś zestawem metod, a próbują ten wzrost powstrzymać. Ten wzrost jest oczywisty, patrząc na zmianę rozkładu potencjału w systemie międzynarodowym, a więc trzeba się zastanowić, jak tę zmianę zatrzymać. I dla zespołu Baracka Obamy takim sposobem, jak wielu analityków mówi, było stworzenie
właśnie organizacji wielostronnych, szerzej oczywiście zwrot w stronę Azji, pivot rebalancing, tutaj różne pojęcia stosowano, sprawiające, że Amerykanie utrzymywaliby hegemonię w systemie mimo spadającej pozycji mierzonej właśnie rozkładem potencjału, rozkładem siły. Dla Donalda Trumpa taką metodą pewnie były takie realistyczne metody powstrzymania poprzez osłabienie konkurenta tutaj narzędziami wojny handlowej. A Joe Biden, patrząc na to też, jak zapowiada się jego ekipa, w tym przede wszystkim osoby związane z polityką gospodarczą, to wykorzystał wiele osób pracujących wcześniej, czy dla Baracka Obamy, czy dla Joe Bidena w administracji Baracka Obamy. W związku z tym można się spodziewać, że to dalej będzie polityka zmierzająca do niewzmacniania Chin przynajmniej, choć innymi metodami. Tak ja bym to widział. A co Pana zdaniem musiałoby się wydarzyć, żebyśmy mogli powiedzieć o przełomie, o znaczącej zmianie w kursie tej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin, że moglibyśmy powiedzieć, że naprawdę ta polityka Bidena odbiegałaby od tego, co zrobiły poprzednie administracje i w jakimś stopniu zapisałaby się na karcie jego historii jako prezydenta, że zmienił coś, że można byłoby nazwać te relacje za jego prezydentury przełomowymi? Możemy kilka sobie takich scenariuszy wyobrazić. No powiedzmy, scenariusz skrajny po jednej stronie to byłby scenariusz upadku Stanów Zjednoczonych. Upadku nierozumianego jako takie załamanie nagłe, ale wyobrażamy sobie, że amerykańska gospodarka, która zapewne znajdzie się w potężnym kryzysie, kiedy zakończy się kryzys związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19, kryzys, który wywołał najwięcej ofiar śmiertelnych od czasów II wojny światowej, w zasadzie to jest chyba już dwukrotność prawie tych strat w stosunku do wszystkich konfliktów, które od II wojny światowej miały miejsce. Chińczycy, jak wszystko wskazują, radzą sobie z pandemią lepiej. Tam w zasadzie od jakiegoś czasu nie obserwujemy ofiar śmiertelnych, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w Chinach będzie nawet niewielki wzrost gospodarczy, 2-3%. Inne zmiany są bardziej prawdopodobne, to znaczy faktycznie przesunięcie może nie celów, ale właśnie narzędzi. I tego się bardzo mocno spodziewam. Czyli patrząc na to, kto ma tę politykę dla Bidena tworzyć, to są osoby, tak jak mówię, z administracji Baracka Obamy, czy to Kathleen Tai, która jest typowana na przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, United States Trade Representative, czy nie wiem, Jeffrey Zinst, który odpowiadał za uzyskanie dla Baracka Obamy tak zwanej szybkiej ścieżki Trade Promotion Authority, która była potrzebna do zakończenia negocjacji partnerstwa transpacyficznego. Ja wiem, czy Jake Sullivan, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa wiceprezydenta, czyli wówczas Bidena, a teraz ma taką pozycję zająć u prezydenta, czyli tegoż samego Bidena. W pewnych obszarach paradoksalnie mamy zgodność, bo Chińczycy mocno postawili na ekologię w ostatnim czasie. Ten plan pięcioletni, poprzedni plan pięcioletni to duży nacisk, choć podsumowanie, coś uczciwie do tego podchodzą, ich poprzedniego planu pięcioletniego pokazuje, że nie osiągnęli celów, które sobie tam zapisali w zakresie ekologii, ale tu zapowiedzi Joe Bidena, że on wróci do porozumienia paryskiego, są pozytywnie postrzegane, a politykę zagraniczną w drugiej kadencji oczywiście prowadziła osoba, która teraz za tę politykę klimatyczną ma odpowiadać, John Kerry. Więc w każdym z tych wypadków
będziemy obserwować zmianę narzędzi. Tak? To już nie będzie najpewniej twardy, realistyczny, antychiński kurs gospodarczy, który no, nie tak wiele daje. Natomiast raczej budowanie norm, zasad, wzmacnianie pozycji Stanów Zjednoczonych jako lidera grupy krajów, którym niekoniecznie będzie się podobać, że Chiny mogą stać się takim państwem, mocarstwem dominującym. Patrząc ze strony Chin, czy możemy się spodziewać jakiejś zmiany narracji bądź innego sposobu traktowania Bidena niż to było za czasów Trumpa? Czy z tej strony drugiej możemy spodziewać się czy prognozować, że ze strony Chin ta relacja wyglądałaby inaczej? Czy to jest znacząca zmiana dla Chin pod kątem ich dyplomacji czy ich traktowania Stanów Zjednoczonych? Spodziewam się, że będą czynić gesty, o ile nie będzie to zagrażać ich tak zwanym żywotnym interesom. Tak? Nie, pewnie nie wesprą Bidena, który powie, że no może dajmy autonomię większą Ujgurom, jeśli to powie, a takie powiedzmy możemy wysnuwać wnioski w kontekście jego odpowiedzi na pytania CFR w tym zakresie. A może nie powie, bo ta retoryka zawsze się zmieniała między kandydatem a prezydentem. Czy jeśli powie, dajmy niepodległość Tajwanowi. Natomiast w innych sytuacjach no raczej wszystko wskazuje na to, że Chińczycy powinni spróbować i pewnie spróbują poprawić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No bo to jest dla nich ze wszechmiar korzystne. A Xi Jinping to jest no, rozsądny polityk. Li Keqiang zresztą też są dobrze wykształceni ludzie, a sprawnie swoim krajem zarządzający, choć niestety, może trochę w stronę tego modelu autorytarnego, za bardzo się przechylający. Zmierzając ku końcowi, czego życzyłby pan Joe Bidenowi i jego administracji w kontekście relacji amerykańsko-chińskich, w ogóle z Azją? Życzyłbym tego, co on deklaruje często, czyli odbudowania pozycji Stanów Zjednoczonych w systemie światowym w oparciu o wzmocnienie wewnętrzne Stanów Zjednoczonych poprzez umiejętnie prowadzoną politykę społeczną, to znaczy zmniejszenie napięć społecznych. To mówię może ze zdziwieniem sam jako monetarysta, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Więc poprzez zwiększenie równości, która tam by występowała i dostępu do edukacji, która była podstawą wyrównywania się szans w Stanach Zjednoczonych i spełniania się tego amerykańskiego marzenia, American Dream. Bo to pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym, czego im też życzę, być liderem demokratycznego świata w oparciu o swoją siłę przyciągania, którą z angielska soft power nazywał Joseph Nye. No to nie jest miękka siła, to jest siła przyciągania, to jest lepsze zdecydowanie tłumaczenie. Co oznacza również szerokie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i odbudowanie pozycji tego kraju w organizacjach, czy to globalnych, czy regionalnych, bo utrata tej pozycji to chyba największy błąd, czy doprowadzenie do utraty tej pozycji, największy błąd administracji Donalda Trumpa. I biorąc pod uwagę, że pozycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle pozycja mierzona rozkładem właśnie siły w systemie będzie spadać, to możliwość kształtowania norm, zasad, przyciąganie innych krajów, żeby były sojusznikami Stanów Zjednoczonych i to nie sojusznikami, których oskarżamy ciągle, że chcą nas złupić, jak traktował swoich sojuszników Donald Trump, oraz zachowanie pozycji w instytucjach międzynarodowych pozwoli Stanom Zjednoczonym dłużej cieszyć się pozycją lidera. Czyli podsumowując, odbudowa
wewnętrzna i międzynarodowa pozycji Stanów Zjednoczonych. To, czego życzę Joe Bidenowi, biorąc pod uwagę, że będzie miał bardzo trudne wyzwanie związane z potężnym nadchodzącym kryzysem gospodarczym. Bardzo panu dziękuję. Relacje amerykańsko-chińskie, w ogóle relacje międzynarodowe to fascynujący temat. Czekamy z niecierpliwością, co się będzie działo. Będziemy oglądać i oceniać. Panu jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę, za spotkanie ze mną i za fascynującą rozmowę. Dziękuję również słuchaczom. Dziękuję pani, dziękuję państwu.